Jak spędzać weekend? Kierowca zawodowy, jak spędza weekend? Czy zawsze w kabinie musi spędzać? O nie. Jako że idzie weekend, wygrzebałem najfajniejszą koszulkę i zobaczcie, co będę robił, a się zdziwicie. Tego się chyba nie zapina. O. Skaleczyłem się. Ale pięknie pachnie tutaj na folię. Czujesz? Jeszcze tylko troszkę trzeba popracować i jedziemy. Ale to w kolejnym filmie wam pokażę, bo ja jeszcze czekam. O, obserwujcie, to będzie petarda. Zobacz, szafeczka, przyniosłem ci koszulkę. Chciałeś do wycierania. Dziękuję. A co ty robisz? Co ty zrobiłeś? A ty chcesz w niej chodzić jeszcze? To była moja najlepsza koszulka. Co ty pierdolisz? To wygląda jak najlepsza. To była, to była moja najlepsza koszulka. No to sorry, stary, ale... Mamy problem. No. Dobra. Pierwszy raz w życiu oklejam nie złotą raklą, tylko czerwoną. Ale wam powiem, że no... Diabelsko tak idzie. Zobaczcie, jak to idzie. Ja myślałem, że złota rakla to jest najlepsza na świecie. A się okazuje, że czerwona też nie jest za głupia. Zobaczcie, raz, dwa... I folia się słucha. Oklejone. Masakra, jak to wygląda. Petarda. Next. O kurwa, to będzie fajnie. To pa, Balbina, ja muszę iść, lecieć tam. Tak to się zaczyna. I co, ziomalki, lepiej siedzieć w ciężarówce i chlać, jak wszyscy? Czy może zrobimy coś fajniejszego? Komu się podoba? Wasza kosa, znaczy tu. Nie ma to jak mała fucha. Zapamiętajcie kolor, bo ona już taka nigdy nie będzie. Tu, zobaczcie. Zobacz, szafeczka, przyniosłem ci koszulkę. Chciałeś do wycierania. Dziękuję. Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? A ty chcesz w niej chodzić jeszcze? To była moja najlepsza koszulka. Co ty pierdolisz? To wygląda jak najlepsza. To była, to była moja najlepsza koszulka. No to sorry, stary, ale... Mamy problem. No. Dobra. Co jest najważniejsze w oklejaniu? No to chyba każdy wie. Odtłuszczenie. Benzyna. Najlepsza jest benzyna. Zwykła ludzka benzyna. Żadne inne tłuszczacze specjalne i drogie. Po benzynie taka mgiełka wychodzi. I teraz wystarczy to spolerować. Lampa pomaga. Co panie porabiasz? Oklejając taką folię, wystarczy jej słuchać. Ona gada do ciebie. Mówi, w którą stronę raklą masz ciągnąć. Zobacz, wszystko tu widać. O, tu już nie chce. I teraz trzeba jej trochę tak pomóc. I ona sama się będzie układała. Coś pięknego. Tak, wystarczy wiedzieć, w którą stronę ciągnąć. Tak jak w życiu. Tylko kolego, tu mi śrubek nie pogubić. Uśmiech. Docinanie takich krawędzi tylko i wyłącznie na ostro. Nie próbujcie tam dalej wchodzić, bo to i tak stanie. Normalnie na ostro, tak nóż i jedziecie. Ja jeden element zdążyłem okleić, a ten cały motor rozebrał. Do rozbierania pierwszy. I ostatni plastik ściągamy. I mamy golasa. Wygląda carbon style'a. Dla porównania pokażę tak i pokażę tak, a zaraz to obrobię i jeszcze raz pokażę. No i jeszcze raz z obrobionym, tutaj będzie plastik zasłaniał. Teraz szafeczkę robisz? Będę to dogrzewał, ale mam takie pytanie, czy to jest diesel czy benzynia? Benzyna. O kurwa, muszę to dogrzać na 300 stopni. Żeby się tylko nie zapaliło. Furniemy. Dobra, jedziemy dalej. Ogrzewanie jest ważniejsze od samego oklejania i czyszczenia. Kurde, ciemno się robi, a czas goni. Ogarniemy? Czy może mi ktoś powiedzieć, jak ten temat ugryźć? Z jednego kawałka, z dwóch, z trzech? Jak to zrobić? Albo jak to ugryźć? Petarda! Jak? Który lepszy? Oryginał czy? Karbonik. Karbonik lepszy. Co szafeczka robi o 12 w nocy? Bawi się, weekend! Piątek, 12 w nocy. Piątek, piątunio. Ciągnę folię. Gdyby się ktoś z ziomalki zastanawiał, ile czasu trwa oklejenie takiego czegoś, to jest 6 godzin. A na koniec małe co nieco. Zapamiętajcie kolor. Tu.
Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. I czego mogę zrobić coś fajnego? Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk. I zaraz kurwa co pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma.